Szanowną widownię, proszę się rozgościć. W dzisiejszym odcinku, pierwszym odcinku czytelniczego kącika na kanale Pająki, zajmiemy się książką. Książkę, którą mam tutaj w ręku. Książką beżową. Jest to Obłomow autorstwa Iwana Aleksandrowicza Gonczarowa. I zajmiemy się jej treścią, omówimy ją sobie, zrecenzujemy. Będzie przyjemnie, więc zaczynamy. Mówi się, że nie powinno się oceniać książek po okładkach, ale na początek, na przekór, zrobimy właśnie to. Więc proszę o zbliżenie na okładkę. I jak widzimy, znajdują się tutaj dwa drzewa, albo może brokuły, a pomiędzy nimi jakieś linie. I z tego, co możemy z tego wywnioskować? Jakie podejrzenia możemy wysnuć? Otóż, że w trakcie trwania akcji książki możemy napotkać drzewo albo właśnie brokuła, więc niewiele nam to mówi, ale zawsze coś. Natomiast zwróćmy też uwagę na to, jak lśnią litery tytułu, jak i te właśnie brokuły. Otóż litery są żłobione, ale także złocone. I jakie skojarzenia nam się z tego nasuwają? No, złocone, złoto, bogactwo, prawda? Majątek, majątek ziemski, może szlachta. I gdybyśmy tak powiedzieli, trafilibyśmy w sedno, ponieważ główny bohater książki, czyli Obłomow, jest właśnie szlachcicem. Więc jak widzimy, coś zawsze można wyciągnąć, nawet z okładki, ale teraz przejdziemy już bez dalszych wstępów do sedna, do treści, do miąższu książki. Na początku zajmiemy się bohatera. Wymienimy ich po kolei, omówimy, jaką każdy gra rolę w powieści. To wino kosztowało mnie 11,85 w Biedronce. No, zobaczymy. Wcale dobre. Warte swojej ceny. Więc bohaterowie. Głównym bohaterem jest, jak już mówiłem, Obłomow. Obłomow, szlachcic, nieco już zubożał. Nie jest tak bogaty jak onegdaj. Mieszka sobie w Petersburgu, z dala od swojego majątku, z dala od Obłomówki. Wynajmuje mieszkanie i leży. Generalnie Obłomow leży całymi dniami. Przyjmuje gości należąco. Pierwsze 150 grubsza stron książki spędza należąco. Leży i, jak to mówią, zbija bąki, albo jak to mówią, niebieski ptak. Chociaż bardziej przypomina kurę na grzędzie, w tym, że się zbytnio nie rusza. Co jest problematyczne, bo jak nam wiadomo, kury nie są niebieskie. No i z kury mamy jajka, natomiast z Obłomowa mamy tylko narzekania, wymówki, snucie marzeń. Obłomow zatrudnia służącego, Zachara, który ma chrypę i jest do niczego jako służący. To są dwie takie charakterystyczne jego cechy. A ma też wielkie faworyty, wielkie bokobrody, ale jest łysy na głowie. Jest do niczego jako służący, ponieważ w domu jest cały czas brudno, nieodkurzone, niepozamiatane, a kiedy Zachar niesie swojemu panu jakieś jedzenie, nie wiem, herbatę, coś w tym rodzaju, za każdym razem jakiś element porcelanowej zastawy zostaje stłuczony, bo podłogi są bardzo śliskie, jak wiadomo. Trochę też pije, trochę też podkrada panu jakieś drobne monety, ale w gruncie rzeczy trzeba wiedzieć, że jest lojalny Obłomową, służył u nich od dziecka i oddałby za swojego pana wszystko, tak naprawdę. Więc jest to naprawdę dobry służący. No tylko, że jego służba pozostawia wiele do życzenia. No ale z jego umiejętności jego pan nic sobie nie robi. Narzeka, co prawda, no ale co poradzić? Sam sobie przecież pończoch nie wciągnie, prawda? To byłaby niedorzeczność. Jest też Stolc, najlepszy przyjaciel Obłomowa i prawdopodobnie jedyny jego
prawdziwy przyjaciel. Znają się od dzieciństwa, jednak zostali wychowani w dwa bardzo odmienne sposoby. Obłomow bardziej z rosyjska, na pana dworu, na wielmoża, szlachcica, czyli trochę ekonomii, trochę polityki może, francuskiego, takie sprawy. Zaś Stolec miał ojca Niemca, więc został wychowany bardziej z niemiecka, to jest porządnie. Został wychowany porządnie i wyszedł na światowca, ciężko pracującego, zbijającego fortunę, cały czas w ruchu, cały czas aktywnego, czyli właściwie stoi w ostrym kontraście z Obłomowem, jest jego przeciwieństwem. Mimo tego, że są przeciwnościami, jednak jest między nimi zażyła przyjaźń. Potem poznajemy Olgę Siergiejewnę, pannę, która jest ładna, młoda i śpiewa. Nie, to nie jedna z tych książek, w której tak kończyłaby się jej charakteryzacja. Nie, tak naprawdę to bardzo dobrze rozwinięta postać, bardzo dobrze zarysowana. Nie tylko jakaś, jak to się czasami spotyka, kartonowa sympatia dla głównego bohatera. W wielu książkach jednak tak jest, ale tutaj wszyscy właściwie bohaterowie wydają się być tacy żywi, tacy interesujący, jakby byli prawdziwi. Mamy też Agafię Mafiejewną, gospodynię domową, uczynną, zaradną, dobroduszną i prostoduszną, która w końcu wynajmuje Obłomowi mieszkanie, kiedy ten zostaje wykopany ze swojego poprzedniego mieszkania. I koniec końców odgrywa bardzo ważną rolę w utworze. Teraz przejdźmy do treści. Więc Obłomow żyje w Petersburgu i w brudzie. Żyje tak i ubożeje, bo nie zajmuje się majątkiem. Ale czemu? Ta gnuśność i jej wpływ na życie Obłomowa jest głównym tematem książki. Ma nawet nazwę Obłomowszczyzna. Sam bowiem Obłomow twierdzi, że ciężko pracuje tak sobie leżąc, bo kiedy leży, obmyśla sobie, jak się urządzi w swojej obłomówce. I opis tych jego marzeń jest bardzo, ale to bardzo sympatyczny. Miło się to czyta, kiedy on tak roztkliwia się nad tym, jak to będzie sobie pływał łódeczką, albo miał oranżerię i będzie sobie wybierał pomarańczki. No, przemiły, sielankowy opis, prawda? Ale ciągnie się strasznie, na dziesiątki stron. A potem Obłomow leży jeszcze trochę w łóżku i potem jak leży, zaczyna wspominać swoje dzieciństwo. I jest podobny właściwie opis tylko tego, co się działo w przeszłości, czyli jak im było miło sobie mieszkać w domu, jak był dzieckiem i dawali mu cukierki. Jest opis tego na kolejne kilkadziesiąt stron. Więc w tym momencie już jesteśmy nieco przesłodzeni, nieco znudzeni tym przesympatycznym, co prawda, no ale już na Boga ile można. Jest tam zawarta zabawna historia, jak to komin w ich piecyku w obłomówce był niedrożny, więc od czasu do czasu dym wracał z powrotem do pokojów i dochodziło do zaczadzenia całej rodziny i po prostu kładli się tam, gdzie stali i zasypiali całą rodziną. I wspominał to Obłomow jako taką bardzo pozytywną, bardzo przyjemną rzecz, bo tak było sympatycznie się tak położyć z całą rodziną, sobie podrzemać. No i koniec końców nigdy tego komina nie naprawiono. I takie jest pierwsze 150 z hakiem stron, właściwie cała pierwsza część z czterech. Więc podczas czytania proszę się nie zniechęcać tymi pierwszymi rozdziałami. Są one nużące, więc proszę nie zniechęcać się i brnąć dalej i dobrnie się w końcu do dobrych rzeczy. Akcja zaczyna płynąć naprawdę wartko wraz z pojawieniem się wątku romantycznego. Obłomow, kiedy poznaje pannę Olgę Siergiejewną, bierze się za siebie. Mamy opis jego wewnętrznych przeżyć, no, przestaje się lenić. Zaczyna chodzić na spacery dla zdrowia, zaczyna układać sobie w myślach życie z przyszłą, potencjalną żoną. Jak wpasowuje ją do swojej wyobrażonej obłomówki. To również jest bardzo przyjemny do czytania fragment. W pierwszej części już wiemy, że choć Obłomow jest leniwy, to jednak jest dobrą, czystą duszą, jak to mówią w książce. Więc kiedy zaczynamy się powodzić w miłości, cieszymy się jego szczęściem.
teraz nie chcę dalej zagłębiać się w szczegóły tego, jak rozwijała się ta miłość, bo było na drodze Obłomowa wiele wybojów, wiele niesnasek, ale właśnie te elementy romansu sprawiają, że Obłomowa naprawdę szybko i dobrze się czyta. Teraz zajmiemy się motywem przewodnim w powieści. Pisząc książkę, Gonczarow chciał skrytykować poprzez satyrę gnuśność i niemoc szlachty rosyjskiej w tamtych latach. Książka może być odczytana jako na przykład wezwanie do poprawy stanu edukacji wśród dziedziców szlacheckich, bo właśnie w tym wydaje się tkwić sedno Obłomowszczyzny, w dzieciach, które zostały wychowane w zły sposób, nieprzystosowane do życia i przez to potem nie radzące sobie z dorosłymi obowiązkami. Patrząc jednak szerzej, jest to powieść będąca przestrogą przed tym, jak zbytnia inercja, niechęć do podejmowania działań, jakkolwiek ryzykownych, w jakkolwiek niesprzyjających warunkach, wiedzie do destrukcji, upadku, nawet najlepszego z ludzi. Lecz w gruncie rzeczy sam temat, czy też motyw przewodni, nie uczyniłby tej książki tak świetną, jaką według mnie jest. Bo tym, co zapamiętujemy najbardziej z tej książki, tak naprawdę są bohaterowie. Jest ich garstka, zaledwie 3 postaci pierwszoplanowe i z 5 drugoplanowych, ale nawet teraz, kiedy minęły miesiące, od kiedy pierwszy raz przeczytałem Obłomowa, mogę przypomnieć sobie ich imiona, ich charaktery, nawet jakieś personalne cechy, nie mające większego wpływu na treść książki, ale nadal zapadające w pamięć, ponieważ o tych bohaterach się według mnie nie czyta, tylko poznaje się ich jak prawdziwych ludzi w miarę czytania powieści. I tak jak prawdziwych ludzi pamięta się o nich później. Ich archetypiczność, a zarazem unikalność, to jak wchodzą ze sobą w interakcje, każdy z własnym zestawem przekonań, wierzeń, prawda, z jego własnym punktem widzenia, naprawdę wznosi Obłomowa do grona najlepszych według mnie dzieł literatury rosyjskiej. Nic dziwnego, że sam Dostojewski uważał Gonczarowa za równego sobie pisarza. Choć rzecz jasna, biorąc pod uwagę całokształt twórczości, Dostojewski wciąż jest raczej ogólnie uznawany za najlepszego pisarza rosyjskiego. Mimo jednak bardzo pozytywnego przyjęcia, książka nie osiadła nigdzie w kanonie rosyjskiej literatury. Nie uczymy się o niej w szkołach, nie mówi się o niej nawet w przybliżeniu tak często jak o Wojnie i Pokoju czy Zbrodni i Karze. A szkoda. Jest to książka inna w charakterze, ale nie mniej warta czytania i warta pamiętania. Na zakończenie przytoczę zdanie, które według mnie najlepiej podsumowuje, co tak naprawdę znaczy termin Obłomowszczyzna. Są to słowa Stolca w czwartej części powieści. Człowiek jest stworzony tak, żeby sam mógł kształtować siebie i nawet zmieniać swoją naturę. A ty wyhodowałeś brzuch i sądzisz, że przyroda zesłała ci ten ciężar. Miałeś skrzydła, ale je odwiązałeś. Na tym możemy chyba skończyć omawianie książki. Polecam ją z całego serca. Kiedy ją czytałem, pierwsze 100 stron, no rzecz jasna 150, jak już mówiłem, zajęło mi trochę czasu. Myślałem, że będzie do niczego. Ale później przekonałem się do Obłomowa. Polubiłem te postacie. Czytało się o nich przemiło, o ich perypetiach. I końcówka po prostu świetna, świetna. Jak najbardziej polecam i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Dziękuję. Jako ciekawostka powiem, że kupując w Biedronce alkohol, nie dostaniecie za ten alkohol naklejki na słodziaka. Niestety. Popełniłem taki błąd i nie dostałem naklejki.